Przed tym starciem Bad Boys w zestawie zajmowali niechlubne ostatnie miejsce w tabeli. Tytan Wisznice natomiast plasował się na 5. pozycji. Na ten mecz gospodarze na pewno wyjdą skoncentrowani w 100%. Tytan podobnie, choć przed spotkaniem miał małe problemy kadrowe. Mimo wszystko można było mieć pewność, że to starcie przyniesie nam wiele emocji. Zapraszamy na skrót meczu kolejki numer 16. Brawo, Maki, brawo! Piotrek, szerzej! Nie zawężaj! No nie ma. Dobrze. Graj!
wcześniej powinien. Wysoka wygrana Bad Boys w zastawie 6-3 skutkuje tym, że w tabeli wyprzedza Olimpię Okrzeja o 2 punkty i jeśli taka forma się utrzyma, to będą piąć się coraz wyżej. Tytan po tej porażce spada o oczko niżej.